Ewelinka, cześć. Cześć. Co tam u Ciebie słychać? A no wszystko super, o 4:30 wstaję na plan, jutro. Czyli pędzisz do domu, to musi być bardzo szybki wywiad. No może nie aż tak pędzę, jeszcze muszę poczekać na taksówkę, ale jak mnie szybciej puścisz, to na pewno będę mniej opuchnięta w gliniarzach. To idziemy do konkretów. Moja droga, dlaczego Ty masz tak mało na Instagramie, skoro gliniarze ogląda 2 miliony? Dobra, na TikToku ostatnio to poruszyłaś. Tak, no poruszyłam. No bo, ale rzeczywiście, słuchajcie, na TikToku mam prawie 300 tysięcy obserwujących, a ten Instagram jakoś tak daleko w tyle. Napisali mi ludzie, że nie jestem ciekawa w sieci, najwyraźniej, więc wzięłam sobie to do serca. Czytam dużo na temat tego, jak być ciekawą w sieci. Nie wiedziałam, że jestem aż tak czarno-biała, ale dziękuję za te wszystkie uwagi. Znaczy, miałam bardzo dużo takich nieprzyjemnych komentarzy, a mi się wydaje, że TikTok jest od tego, żeby to w ogóle było śmieszne, z dystansem i róbmy sobie jaja, bawmy się. A powiem Ci szczerze, że pierwszy raz się z takim hejtem spotkałam rzeczywiście. To miał być żart. Ja nie mam do nikogo pretensji, że mnie nie obserwuje na Instagramie. Naprawdę, mam większe problemy na głowie. To jakie problemy ma Ewelina? Ewelina ma bardzo dużo problemów. Wyobraź sobie, że codziennie jestem po 12 do 14 godzin na planie. Nie widuję się z moim facetem, bo nas rozdzielili w serialu. I ludzie tego jeszcze nie wiedzą, ale prawda jest taka, że będziemy pracować osobno, więc na przykład ja wychodzę z domu o godzinie 6 rano, wracam o 14, a Łukasz o 13 wychodzi i wraca o 21. I bywają takie tygodnie, że w ogóle się nie widujemy ani na planie, ani w domu, więc to jest mój główny problem teraz na obecną chwilę, bo to jest ciężko, kurczę, jak tylko się poświęcasz pracy zawodowej, a nie masz, no przychodzisz do domu i siedzisz sam przez 6 godzin i czekasz na tą ukochaną osobę, która też musi pracować. Więc to jest dla mnie duży problem, ale też nie będę narzekać. A jak to wpływa na Waszą relację? Wiesz co, jeszcze ciężko mi stwierdzić. Trochę się kłócimy, nie ukrywam. Czasem za sobą zatęsknimy, ale chyba bardziej ja tęsknię, takie mam wrażenie. No ale troszeczkę tak mam wrażenie, że... No kurczę, no czekam na ten wspólny czas, kiedy będziemy mieli wolne, bo to też jest tak, że jak ja mam tydzień wolnego, to on pracuje, a potem on ma tydzień wolnego i ja pracuję. I my się tak totalnie mijamy, że... Czyli co, czarne chmury trochę nad wami? Słuchaj, ja liczyłam na zaręczyny, a prawdę mówiąc są właśnie coraz bardziej czarne chmury. Ale nie, no wspieramy się jakoś, staramy się być silni w tym wszystkim, więc mam nadzieję, że jednak to nie pójdzie w stronę zerwania. Dobra, a w momencie, kiedy w waszym związku byłoby źle, to wybralibyście się do specjalisty? Wczoraj był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wiesz co, myślę, że jeżeli w związku jest miłość, a dzieje się źle, to jest to wskazane. Bo wydaje mi się, że jeżeli... Jeżeli jest prawdziwa miłość, to powinno się zrobić wszystko, żeby ten związek utrzymać. I nie ma co się wstydzić żadnego chodzenia do specjalistów. Zresztą ja i Łukasz gdzieś tam chodzimy czasem do takich osób, bo one są bardzo pomocne, szczególnie w naszym zawodzie, gdzie spotykamy się rzeczywiście i z tym hejtem i nie zawsze to wszystko jest takie kolorowe. Człowiek sobie niejednokrotnie, przynajmniej ja niejednokrotnie nie potrafiłam sobie poradzić z pewnymi moimi sytuacjami życiowymi, czy właśnie w mediach, które się działy, więc wybrałam się do psychologa i uważam, że to była najmądrzejsza decyzja, bo nie musiałam męczyć się z tym sama i zastanawiać się, jak to rozwiązać, tylko od człowieka, który naprawdę się na tym zna, dostałam wskazówki, jak z tego wyjść, żeby było lepiej. Piękne słowa, moja droga, nie męczy cię dłużej, leć na plan, dawaj buziaka i cześć! Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.